Dzień dobry, cześć! Nazywam się Paulina Mikuła. Na co dzień jestem YouTuberką. Prowadzę kanał o języku polskim pod tytułem Mówiąc Inaczej. Ale dziś chciałabym opowiedzieć Wam o tym, co zrobić, żeby studia stały się przygodą życia. Ja swoje studia wspominam bardzo dobrze, uważam, że to był najlepszy czas w moim życiu. Trochę miałam szczęście, a trochę temu szczęściu pomogłam. Jak? To się za chwilę okaże. Chciałabym też was prosić, żebyście nie odbierali tego filmu jako zbioru przechwałek. To rzeczywiście może tak wyglądać, bo będę mówiła o swoich projektach, o tym co udało mi się zrobić, osiągnąć, ale nie po to, żeby się chwalić czy wywyższać, tylko po to, żeby wam pokazać ile można wycisnąć ze studiów i być może kogoś z was zainspirować. To co? Zaczynamy. Najpierw coś, z czym mamy do czynienia już na samym początku, czyli wybór kierunku. Dla mnie kluczowe jest to, żebyście, wybierając kierunek, słuchali przede wszystkim siebie, wsłuchali się w swoje potrzeby i zastanowili się, jakie są wasze oczekiwania. Jeśli się Wam to uda, jest to duża szansa na to, że wybierzecie dobrze. Może się jednak zdarzyć tak, że za pierwszym razem wybierzecie źle. To nie jest koniec świata. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, co możecie w takiej sytuacji zrobić. Po pierwsze, zmienić studia. Serio, studia to nie jest cyrograf, można je zmienić. W końcu lepiej mieć rok, dwa, czy nawet trzy w plecy, niż przepracować całe życie w zawodzie, który nas w ogóle nie interesuje. Po drugie możecie zostać, skończyć ten kierunek na poziomie licencjatu, a na poziomie studiów magisterskich wybrać coś innego. Po trzecie możecie potraktować studia jako podstawę waszego wykształcenia. Taki moment, w którym poznajecie siebie, poznajecie nowych ludzi, zdobywacie wiedzę, ale nie musicie mm, wiązać swojej przyszłości z wybranym kierunkiem. Czyli na przykład po prawie możecie być dziennikarzami albo prowadzić cukiernię z własnymi wypiekami. Po psychologii możecie być aktorami albo pracować w handlu. Po socjologii możecie pracować w agencji PR albo reklamowej. Ehm, możecie skończyć zarządzanie albo administrację i założyć własny zespół muzyczny, czyli robić karierę na scenie. W skrócie, chodzi o to, żebyście traktowali studia jak etap, rodzaj fundamentu, trampolinę, a nie ścieżkę, którą trzeba podążać za wszelką cenę, bo jeżeli z niej zboczymy, to stanie się coś strasznego. Na pewno opcji do wyboru jest dużo więcej, ale nie będę ich wszystkich omawiać, bo mnie chodzi jedynie o to, żebyście na studia patrzyli z szerokiej perspektywy, a nie wąskiej, bo studia są po to, żeby dać Wam jak najwięcej możliwości, by pomóc rozwinąć Wam skrzydła, a nie zamknąć Was w ciasnej klatce i unieszczęśliwić na wieki. Dobrze, wybór kierunku mamy za sobą. Teraz zastanówmy się, jak przeżyć to, co najtrudniejsze, czyli początek studiów, pierwszy rok. Wiele razy powtarzałam, że studiowania zwyczajnie trzeba się nauczyć. Kończymy szkołę średnią, w której byliśmy właściwie jeszcze dziećmi, i nagle trafiamy na uczelnię, gdzie profesorowie traktują nas bardzo poważnie. To może przerażać. Mogą przerażać wszystkie kolokwia, testy, egzaminy, które na Was czekają, a Wy nie macie pojęcia, czym one są, jak się je pisze i przede wszystkim, jak się do nich przygotować. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Nie biczujcie się za niezaliczone kolokwium albo za to, że zbieracie trójki. Wiem, że to może być trudne, zwłaszcza wtedy, gdy w szkole średniej e, dostawaliście same piątki i szóstki i do tego zgarnęliście świadectwo z wyróżnieniem. Ale szkoła średnia to nie studia. Na studiach oceny nie są najważniejsze. Oceny w ogóle nie są najważniejsze, ale to już temat na inny webinar. Przypomniała mi się pełna sytuacja, w której wraz z moim przyjacielem poszliśmy po wpis do indeksu. Ten przyjaciel przy okazji był geniuszem. Pani profesor wzięła w pierwszej kolejności indeks Damiana, otworzyła go i powiedziała: O, widzę, że pan tutaj same piątki kolekcjonuje, hahaha, hihi. Hi. Potem wzięła mój indeks, otworzyła go i powiedziała: hm, Widzę, że pani tutaj też kolekcjonuje, tyle że inne oceny. No, mnie nie było do śmiechu, byłam wściekła i czułam się upokorzona. Na szczęście dałam sobie czas, po którym było znacznie lepiej. Przestałam kolekcjonować trójki. Um, wierzę, że w waszym przypadku będzie podobnie, bo zwyczajnie zrozumiecie, na czym polega studiowanie. Ja na przykład studiowałam polonistykę i na tym kierunku czyta się bardzo dużo książek. Potem jest egzamin z historii literatury i te wszystkie książki trzeba. Znać. Można się załamać. Ale pewnego dnia prowadzący zajęcia powiedział nam, że nie musimy czytać wszystkiego. Musimy przeczytać to, co trzeba przeczytać. Im dłużej będziemy studiować, tym trafniej będziemy oceniać sytuację i dostrzegać to, co dla danej epoki literackiej najistotniejsze. Myślę, że to dotyczy większości kierunków, zwłaszcza humanistycznych. No, nie sposób nauczyć się wszystkiego, wszystko przeczytać, wszystko zapamiętać. Dlatego ważne jest, byśmy potrafili wychwytywać to, co pozwoli nam w miarę swobodnie wypowiadać się na dany temat. Kolejna kwestia to ludzie. Brandon, czyli główny bohater bardzo popularnego w latach 90. serialu Beverly Hills 9210, powiedział, że na studiach właśnie spotykamy ludzi, których kochamy do końca życia. Pewnie nie zawsze tak jest, ale z całą pewnością osoby, z którymi możemy dzielić doświadczenia, z którymi możemy się uczyć, spędzać czas także po zajęciach, którym możemy się wygadać, którym możemy zaufać, są na wagę złota i pomagają wytrwać. Także na studiach, które nie do końca nam odpowiadają. Zdarza się też tak, że znajomości z czasów studiów pomagają nam później, e, na przykład w życiu zawodowym. Warto więc te znajomości zawierać i o nie dbać. Pamiętajcie też, że człowiek to istota społeczna i o wiele łatwiej, przyjemniej mu się żyje, kiedy ma obok siebie kogoś, e, na kogo może liczyć albo komu po prostu może się wygadać. Nie warto się więc odcinać, alienować i prowadzić życie samotnie. Wiem też, że niektórzy z Was mogą mieć taką osobowość, która właśnie tego potrzebuje, takiego odizolowania się i to też jest ok, ale jeżeli takiej osobowości nie macie, to otwórzcie się na Wasze koleżanki i Waszych kolegów, pozwólcie się im poznać, bo to może być początek naprawdę pięknej znajomości. Integrujcie się zarówno z ludźmi z grupy, jak i spoza. Organizujcie różne wyjścia, wyjazdy, telekonferencje, zróbcie wigilię grupową, jeśli będziecie mieć taką możliwość. My na pierwszym roku zrobiliśmy sobie wigilię grupową, i to był moment przełomowy. Staliśmy się sobie dzięki temu bliżsi. Nastąpiło też pewnego rodzaju rozluźnienie, no bo w końcu mogliśmy pogadać o czymś innym niż studia. W tamtym roku studia zaczęła moja siostra i właśnie przyznała, że nie do końca potrafi odnaleźć się w swojej grupie. Ja na to zorganizujcie sobie wigilię grupową, zobaczycie, że dzięki temu się zintegrujecie. I tak się stało, więc coś jest na rzeczy. A teraz przejdę do elementów dodatkowych, dostępnych w ramach studiów, ale nie w ramach zajęć. Mam na myśli na przykład koła naukowe. Koła naukowe raz działają lepiej, raz gorzej. Wszystko zależy od ludzi, którzy je tworzą. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście się zapisywali do kół i byli aktywni. Mieli pomysły na różne projekty, akcje, eventy i mieli ochotę na to, by je realizować. To naprawdę daje ogromnego powera. I teraz wjeżdżają moje historie. Pierwsza dotyczy uczestnictwa w studenckim kole krytyki medialnej. Na drugim roku zorganizowaliśmy wystawę pod tytułem Nie książka szpeci kobietę. Pomysł zrodził się na zajęciach, kiedy prowadzący odtworzył nam sondę e, przeprowadzoną przez uczestników tego właśnie koła kilka lat wcześniej. E, w ramach tej sondy zapytano przechodniów, z czym kojarzy im się polonistyka. Większość osób odpowiedziała tak. Z brzydkimi dziewczynami, z tłustymi włosami, z grubymi okularami i wyciągniętymi swetrami. Wtedy wstała moja koleżanka Ania i powiedziała, że to jest jakaś bzdura, że ona teraz zaraz znajdzie co najmniej 10 dziewczyn, które mają zupełnie inny wizerunek. Potem na zebraniu koła rozwinęliśmy ten temat i zdecydowaliśmy, że zorganizujemy wystawę zdjęć, y, która obali stereotyp nieatrakcyjnej polonistki. Y, Wymyśliliśmy, że na każdym zdjęciu pojawi się książka i charakter zdjęcia będzie nawiązywał do motywu z danej książki lub jej tytułu. Budżet wynosił 0 zł, ale determinacja 1000%. I zrobiliśmy to. Udało się. Pracowaliśmy bardzo ciężko, całymi dniami, ale udało się. Nawet rozesłaliśmy informację prasową do mediów, e, dzięki czemu niektóre media pojawiły się, żeby zobaczyć wystawę, na przykład Teleexpress, który potem wyemitował o wystawie materiał. Poznaliśmy również smak krytyki, ponieważ dziennikarka pewnej bardzo poczytnej gazety napisała artykuł, w którym przekonywała, że wymalowane lolity na szpilkach nie obalają żadnych stereotypów. Ja Wam może pokażę moje zdjęcie, które pojawiło się na tej wystawie. I sami ocenicie, czy jestem na tym zdjęciu wymalowaną Lolitą na szpilkach. No, ale krytyka była i trzeba się było z nią zmierzyć. Ten projekt był męczący, ale dał mi wiele. Pokazał, że mogę koordynować różne rzeczy, organizować plany. Nie boję się rozmawiać z ludźmi, nie boję się do nich dzwonić, o coś pytać. Jeżeli na czymś mi zależy, jestem w stanie Zaangażować się na 1000%. Myślę, że to bezcenna wiedza, absolutnie bezcenna wiedza, zwłaszcza dla kogoś, kto ma 20 lat. Dalej, samorząd studencki. Działałam w nim rok albo dwa lata i dzięki temu przeżyłam pierwszą poważną porażkę w życiu. Moim zadaniem było zorganizowanie imprezy. Nie pamiętam z jakiej okazji. Pamiętam, że była w zimie tuż przed sesją i <laughs> przyszła garstka osób. Już na etapie przygotowywania tej imprezy czułam, że to będzie nie wypał, ale nie mogłam się wycofać. Um, trzeba było więc to przeżyć, przełknąć gorycz. Musiałam też zmierzyć się z problemami, jakie wyniknęły z tego, że studenci nie przyszli i nie kupili biletów. To są trudne momenty, ale ważne, bo uczą, że nie wszystko się zawsze udaje. Że czasem trzeba sobie powiedzieć nie, to się nie udało, to nie był sukces. Oczywiście warto się zastanowić, co poszło nie tak, by w przyszłości uniknąć podobnych błędów. Ehm, moim zdaniem, e, w tym przypadku e, fatalny był termin, czyli moment tuż przed sesją, dlatego że studenci mieli już nosy w książkach i nie w głowie były im tańce. Do tego e, klub. Um, nie był tak atrakcyjny jak miejsca, w których odbywały się poprzednie imprezy, no i zawiodła promocja, była ona niewystarczająca. Plakaty rozwieszone na każdym piętrze wydziału to troszkę za mało. Podsumuję to banalnie: porażki są najlepszymi lekcjami. Warto więc właśnie takie traktować i się nimi nie załamywać. Biorąc to wszystko pod uwagę jestem przekonana, że uczestnictwo w samorządzie, w kołach, w inicjatywach studenckich może dać naprawdę dużo frajdy, także tym, których same studia nie bawią. No bo nie jest powiedziane, że skoro te osoby nie odnajdują się na zajęciach, to nie odnajdą się też w tych dodatkowych aktywnościach. Nie. Warto więc, Próbować, bo można o wiele więcej zyskać niż stracić. Ja na przykład zrozumiałam, że mogę pracować w branży eventowej, mogę organizować plany zdjęciowe, być może też filmowe. E, nie boję się wyzwań, potrafię pracować z niewielkim budżetem, ale za to pod ogromną presją, wynikającą na przykład z braku czasu. Praca w grupie jest wymagająca, ale nie jest dla mnie niemożliwa. Wydaje mi się, że to jest wiedza absolutnie bezcenna. Kolejna rzecz to zajęcia dodatkowe. Ja na przykład chodziłam na warsztaty dziennikarskie e, współorganizowane przez mój wydział. E, z tego co pamiętam, po prostu wraz z koleżanką zgłosiłyśmy się na ochotniczki. Te zajęcia były trudne. Odbywały się w weekendy od rana do późnego popołudnia. Grupa była spora, my nikogo nie znałyśmy. Zajęcia prowadzili dziennikarze znani z telewizji. Musieliśmy występować przed kamerą, nagrywaliśmy się, a potem te nagrania wspólnie oglądaliśmy i omawialiśmy, co było dobre, a co złe. Ogromnie się stresowałam, ale wiedziałam, że to jest bardzo ważne i potrzebne doświadczenie. Pamiętam, że pod koniec zajęć podeszła do mnie jedna z uczestniczek i powiedziała: Ty jesteś w tym dobra, powinnaś w to iść. Ja nie znałam tej dziewczyny, poznałam ją właśnie na tych warsztatach i jej słowa dały mi takiego kopa i takiej mocy, że chyba jadę na niej do dziś. Nie zapomnę tych warsztatów do końca życia, nie zapomnę tej dziewczyny i tego, co mi powiedziała. A na koniec opowiem o tym, jak pisałam pracę magisterską, bo to już naprawdę była przygoda życia. Pojawił się pomysł, żeby ktoś ze studentów uczęszczających na moje seminarium magisterskie napisał pracę o policji, o wizerunku policji, o tym, co się poprawiło, co się pogorszyło. Przespałam się z tym pomysłem i doszłam do wniosku, że w sumie ja mogę taką pracę napisać. Interesuje mnie to, oglądam programy informacyjne, widzę jak pracują rzecznicy policji, więc dlaczego nie? A prowadzący zajęcia na to tak, bardzo się cieszę, Pani Paulino. W takim razie proszę się zgłosić do rzecznika komendy głównej. Rzecznik prowadzi na naszym wydziale wykłady. Proszę do niego pójść, powiedzieć kim Pani jest, czego Pani chce i omówić szczegóły. Zamarłam. Bo trochę nie wyobrażałam sobie tej sytuacji, jak ja mam tak podejść do człowieka. Odkładałam ten moment, ale w końcu poszłam na nogach jak z waty, na ten wykład. Podeszłam do rzecznika, przedstawiłam się, powiedziałam, kim jestem, o co mi chodzi. Rzecznik pokiwał głową, powiedział, że super, i kazał przyjść na początku przyszłego tygodnia do komendy, żeby mogła obserwować pracę jego zespołu prasowego i zbierać sobie materiały. Chodziłam tam kilka razy w tygodniu przez jakieś dwa miesiące, czasami krok w krok za rzecznikiem. Jeździłam z nim do różnych telewizji, obserwowałam jak się przygotowuje do e, występów, e, jak wyglądają te występy, a potem robiłam wywiady z dziennikarzami. Pytałam ich, jak oceniają pracę rzecznika Komendy Głównej Policji, e, czy ta praca się zmieniła i czym wyróżnia się rzecznik Komendy Głównej Policji na tle innych rzeczników. Pracę napisałam szybko i z ogromną przyjemnością. Zamiast szukać materiałów w bibliotece, wertując książki, szukałam ich e, oglądając serial Pitbull, oglądając film Psy i szukałam ich na telewizyjnych korytarzach, e, rozmawiając z dziennikarzami. To doświadczenie mnie umocniło i zmotywowało do dalszej pracy. Zresztą miało ogromny wpływ na to, czym zajmuję się dziś, ale znów to jest temat na zupełnie inny webinar. Kochani, sami widzicie, że studia to nie tylko studia. To też wasze nastawienie, wasze chęci, wasz zapał do tego, żeby wycisnąć z nich tyle, ile wycisnąć można. Dzięki studiom poznajecie siebie, testujecie siebie, sprawdzacie, badacie, co was kręci, a co zupełnie nie. Jeśli właśnie w ten sposób potraktujecie studencki czas, będzie on dla Was przygodą życia. Będziecie go wspominać ciepło, z uśmiechem na twarzy. Pamiętajcie jednak, że nic nie przychodzi samo. Czasem trzeba się wysilić, trzeba przełamać strach, przełamać lęk, pokonać stres, uciszyć kompleksy. W zasadzie cała dorosłość na tym polega. Im szybciej się tego nauczycie, tym lepiej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymam za Was kciuki, bawcie się dobrze. Pa!